Cześć, witamy na kanale Dobra Rzucaj. Tym razem ostatni już odcinek tej serii Przygód załogi Pivonii. Bardzo krótki, bo chyba wszyscy wybuchną, więc tylko się przedstawimy i kontynuujemy dalej. Ze mną są moi wspaniali gracze. Cześć, całkiem okej, mistrzu. Nasz mistrz jest sadystą. Na pewno nic się nie stanie złego. No. Ostatnim razem skończyliśmy, jak graliśmy w snookera. Nie, ostatnim razem wybuchliście. No pytanie otwierające. I przeżyliśmy, więc... Ulubiona postać z książki. Dejm, ja? No. Było widać, że nie wiesz. Nie ma już czasu, więc mogę się zastanowić. Jaką moją książką była ten Warcraft Ostatni Strażnik, więc powiem Medivh z Warcrafta. Ten kibany zdrajca. Bez spoilerów. Team Faramir. Zostając przy mistrzu Małgorzacie, powiem kot Behemoth. Kubuś Puchaczek. I'm impressed. To ja myślę, że Bellatrix z Harry'ego Pottera. Kiedyś zagramy w taką sesję, że go zagrałem tymi postaciami. To będzie. Ja mogę Bellatrix. O, będę magiem, a ona kotem, lol. Bellatrix i Kubuś Puchaczek. Ale to jest diabelski kot, co jeździ tramwajem. Tak. I edgy Faramir, który ma problem z ojcem. To będzie dobra sesja. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, tak, chcemy, zorganizujemy to. Zaczynamy. Nie. Odliczanie się zakończyło. Policzki są na P. I co teraz? Gryzelda próbuje pilotować na silnikach manewrowych, natomiast pnącze, które trzymało statek w Pivonie, nie pozwala jej odlecieć. Pam Pam odpaliła główny silnik. Udało się! Brum, brum, brum. Poczułam wiatr w żaglach. Więc... Zero. Taktycznie zastanawiam się, co tu w ogóle zrobić. Nie, przeszukiwałem statek. Razem? Nie, razem. Przeszukałeś koszuli? Nie, po co? Rozdzielamy sobie. Powinieneś grać bez koszulki, nadal tak przyjemnie. Czy da się... Następnym razem. Dryfując przy strzeli kosmicznej, przytulam plecak, żeby nie wypadł z niego żaden alkohol. Z twojej perspektywy jebło. Yamato eksplodował. Z drugiej strony. Zaczęło rozrzucać statki, które były do niego przywiązane. Część z nich zostało pochłonięta przez wybuch. Nie wiesz, czy Pivonia dostała, czy nie. Was szarpnęło potężnie. Będę śpiewał piosenki o tej czwórce i Markusie. Gryzelda, ty zakładam, jako pilotujesz, jesteś przypięta. Wy sobie rzućcie K10 obrażeń. Od szarpnięcia. Zderzenie ze ścianą, sufitem. Ale ja się na nic nie obraziłam. Możecie się poczuć jak w tramwajach w Gdańsku, nie? No to już kolejna nasza sesja, w której jest mowa o tramwajach. Karol Krawczyk vibes. 36. Obrażeń? K10. To 6. Może być. Nie żyje. Pnącze, które was trzymało, narośl, zostało rozerwane siłą eksplozji. Ty czujesz na sterach, że po pierwsze coś was wyrzuciło jak z procy, ale szybko łapiesz to, że masz pełną manewrowość statkiem. I spierdalam. Przed siebie na razie, ale przy okazji włączam, bo mam pilotowanie, mam specjalizację pilotażu. Czy ja mam jakieś narzędzia nawigacyjne, które pozwalają mi w tym kapuścianym pojeździe, bo jebie kapustą wszędzie, tak? Stęchlizna to tak generalnie z reguły. Wyobraźcie sobie ten zapach, poczujcie to. Ach. I jedziemy, próbuję jakoś znaleźć sygnaturę cieplną małego człowieczka w wielkim, złym, zimnym kosmosie. W sensie tego tam, więc... Ach, jak uścisną matki. Na ekranie pokazuje ci ikonka. Pyk. Sygnatura cieplna. Zidentyfikowano. Dobra, eksplozja. Mała. Namierzyłam Mirexa, lecę po niego. Lecimy po Mirexa. Trzymajcie się. No lecimy po niego. Ja wychodzę z... To nie jest jakieś super daleko, nie? No nie, no po prostu lecimy. No, idę do śluzy wewnętrznej, żeby patrzeć, czy się chwyci jej dobrze. A ty wciąż masz ten skafander na sobie, tak? Nie, już go zdjęłam, ale zakładam z powrotem i chyba zamykam śluzę zewnętrzną i wchodzę do wewnętrznej strony, żeby móc go złapać i wyciągnąć rączkę. Dobra. Wy przeszukujecie. Wróćcie sobie za... Co znajdziemy? Za inteligencję? Jak macie szabrowanie? Nie mam szabrowania, ale mogę i tak? Jak się rzucili? No spoko, 46/54. Dobra, 0. Czyli 1 i 2 0 to 100? 1 i 2 0 to 1. To 1, no. 1. No, dobra. To 1. Wow, no to zajebiście wyszabrowane. W końcu. A tam Miranda! Daj spokój. A tam Ewa w ciele! Dobrze, że mam karabin. No. Przestań spoilerować. Musiałeś? Dzięki. Co znaleźliśmy? Statek na ewidentnie ktoś przeszpelił, nie? Jakby większość przydatnych rzeczy została z niego wyniesiona. Wow. No takich bardziej osobistych. Nic, co nie wpływa na sterowność statku. Jakieś kombinezon znajdziecie, trochę broni, trochę zapasów. Jest paliwo, które pozwoli wam no gdzieś w miarę dolecieć. Także jakby po ocenieniu tego, co jest na statku, to jest całkiem dobrze. A obca forma życia? Nie. Okej. Ewa? Miranda? Nie. No dobrze, próbujemy... Patrzę przez śluzy, czy Mirex leci do nas. Dzwonisz do mnie przez interkom, bo wiesz, że mamy te takie... Teraz już macie. Teraz już mamy... Przepraszam, czy Pivonia, przypomnijcie mi, czy Pivonia jest jak radiowóz i ma też takie zewnętrzne jakieś guściki typu Mirex? No tylko, że... Na lewy pas! Zwiększasz po kosmosie świetnienie się. Nie ma tam powietrza. No tak, no nie ma. Nie ma ośrodka do przeniesienia tego. W Gwiezdnych Wojnach był dźwięk w kosmosie. Ale może światło w takim razie, kogut jakiś. O właśnie, jakiś kogut, czy mam koguta? Zapalamy światła, lampy. Żeby odpalić, albo nie... Zakładajmy, że macie reflektory. Albo żeby drzwi odpalić, że tam świecą się te śluzą takie jakieś neon. No może go z lampy trafmy. Oglądając eksplozję, zauważyłeś szybko, że Pivonia się do ciebie zbliża. O nie, pewnie wybuchła i teraz leci, zginę. Potem zarypali ci światłami, reflektorami. Zamknij oczy. Jak jeleń na jezdni. Nie wiedzą, że w kosmosie jest ciemno? No teraz już nie! Macham mu tam rączką. Nic nie widzę, ślepiło mi światło! Patrz pod prąd! Korpuskularno-falowa charakterystyka światła cię po prostu dopadła. Dokładnie te słowa. Dokładnie, była bardzo korpuskularna. I robię parkowanie boczne do Mirexa. Czy driftujesz we mnie? Tak. Parkowanie równoległe. Rzuć sobie za pilotowanie, ponieważ siłą odrzutu was jeszcze trochę pcha. Wiadomo, a ja muszę hamować. A czy ta fala dotarła do mnie, czy wyhamowała? Rzuciła cię. Jezu, nie zabijcie go. Ja mam specjalizację pilotażu, więc 15. Po prostu rzucam. Z czego rzucam? Z pilotażu. A nie, pilotowanie to rzucasz... 15 specjalizacja pilotażu. Tak, a pilotaż jest to z intelektu? Czy szybkości? Szybkości bardziej. Nie przejedź go za nas. Rzucasz 100 plus 15, czyli masz... nie umiem liczyć, to też 15%. Mamy 15% plus 42 to jest 57. Musisz rzucić mniej niż 57. Rzuciłeś 41, to dobrze. Nie widziałeś tego, jak się zbliżali? Zanim mnie złapią, ewentualnie zabiją, czy jestem w stanie wypatrzeć moim chciwym oczkiem, że jakiś statek przetrwał? Chciwe oczko. Czy moje złomiarskie, radomskie oczko... pugałek z reflektorów. Ale przed tym, jak dostałem pugałek z reflektorów, jak widziałem, jak ta eksplozja rozsuwa wszystko. Okej, to chciałem wiedzieć, czyli jest nadzieja. Wow, ledwo przeżył i się mądrze. Ja takie, jak nie zginę, to może ciut. Ja sam z sobą. Wiecie, ja muszę z kimś rozmawiać w kosmosie. Ledwo udało ci się obrócić tak, żeby go załapać śluzą. Na szczęście tego nie widziałeś, ale poczułeś, jak uderzają cię drzwi. Nie do końca udało się dobrze wyhamować. Pam Pam. No, jakiś typ w kombinezonie wpadł do śluzy. Także wciągam cię szybko, chwytam cię rękoma w moich butach kasetką. I cię łapię do siebie. Poniżej 50% to źle. Poniżej 50% to źle? No, powyżej dobrze. No, ale go złapię, ale ta kostka zaczęła rzucać nisko. I rzuciłem nimi. Mam 2. Jak uderzył w drzwi krwi, to zgniótł plecak. Łódka w kosmosie. Tylko bata. Zero będzie ssał ten plecak, nie? To było Legacy of Marcus. Dobrze, trudno, no odbudujemy zdrowaśkę w jego intencji. Zapalimy gromnicę. Zapalimy gromnicę, świeczuszkę. I chodź do nas już. Jakby trzymasz mnie, tak jakby szlocham trochę nad tym plecakiem, ale tam dalej są chyba jakieś przydatne rzeczy. Biorę go ze strachy, go nie macie komu, więc Pam Pam coś do ciebie mówi, nie? Ja wiem, jestem przystojny. Mówię do Gryzeldy na interkomie, żeby zamknąć śluzę. Zamykam. Nie chcecie rzucać za romans w tym momencie? Aha. Nie ma, to by było... 15! To było złamanie protokołu, nie mogę się spoufać z obu. Jesteśmy najemnikami! Dobra, ale jestem kapitan. Robisz to chcesz. Odpalam ten... Never be. It's not me, it's you. It's always me. It's not me, it's you. Zostańmy wrogami. Wiesz, co atmosferę do śluzy? Czy słyszę załamaną Gryzeldę z kokpitu? Nie, słyszysz jakieś szlochanie. Okej. Dobra, zdejmujmy kombinezony. O! Może jednak. Okej. Może jednak. Ta-ra-ra-ra. Czy przetrwała chociaż jedna butelka? Ja mówię przez interkom. Mirex, masz alkohol? No. Mirex, masz alkohol? Masz szarpać mokry materiał plecaka. Mogę? Co? Ja tylko wstaję. Rzuć zaczerpanie najpierw. Wstaję. Wierzyłem, wiedziałem, że mnie uratujecie. Czy mamy jakiś taki system do skrywania wilgoci? Właśnie chciałem powiedzieć, że muszę pójść do laboratorium i zdestylować to, co zostało, więc... Moglibyście to zsiorwać z podłogi, jakby nie była włączona sztuczna grawitacja, to by się utrzymywało. Wspaniała załoga. Markus nie żyje. Są priorytety. Przykro mi. Próbowałem. Okazuje się, że mój plan miał pewne wady, ale z drugiej strony wyszliśmy zwycięsko. Nie kłopocz się, też nam jest przykro. Czy coś jeszcze jest w tym plecaku? Czy właśnie chciałem spytać, czy on tam chociażkolwiek miał przydatny szpej poza alkoholem? Tak, miał podcinać kilka bekonów. No. Podcinał. Mamy bekon. Mamy bekon! Tego polewane w deszczu. Sprawdziliśmy zapasy i trochę jest. Czy ktoś był w moim laboratorium? Tak. Czy były pomidory? Ktoś granat rzucił tam. Nie było już żywych. No zdechły na pewno. Jakieś puszki z pomidorami znaleźliście. Może da się coś zróbmy ubudować. Sobie szakszukę chociaż po tym wszystkim. Skąd weźmiesz jajka? Mamy bekon. Czy możemy na podstawie... Tak na mnie, to nie to samo. Czy na podstawie poziomów paliwa mogłabyś oszacować ile przelecimy i w jakim czasie? I czy zdążymy dolecieć gdziekolwiek? No mam matematykę, to mogę rzucić. Może. A ja włączam interkom, bo ja nie słyszę tych wszystkich śmiesznych dialogów. 26, kochani, to jest matematyka. Na razie lecimy w kierunku jak najdalej od jebanego wybuchu, ale pytanie, ile możemy jeszcze tak lecieć i w jakim kierunku? Właśnie liczymy. Trzymam interkom, żeby też Gryzelda mnie słyszała. Słuchajcie, jest kilka nienaruszonych statków po tym wybuchu. Nie! Które mają paliwo. Pierdol się... No dobra. Panie mistrzu? Ile? 26. Generalnie to wiesz, że z tym stanem paliwa, który macie i tam, gdzie dolecieliście, to trzeba będzie się dobrze rozpędzić i trzymać kciuki, że gdzieś dolecicie już na sile bez władu. Na sile bez władu. Mamy jeszcze jakieś kombinacje? Trzymam interkom. Mirek tak patrzy na wszystkich i mówi, jak możemy jeszcze zeszabrować jeden, chociaż statek i może się tego sprzedać, a jak nie, to chociaż wziąć potrzebny sprzęt. No to prawda. Tym paliwo. Ja nie wysiadam z kokpitu. Ja tu zostaję. Ja bym chętnie uruchomił ambulatorium, ale to jest pomysł, bo tylko my się uratowaliśmy z Yamato. A po drugie, jak sprawdzić, że to nie jest symulacja? Nie macie ambulatorium. No nie ma co? Dlaczego nie mamy ambulatorium na... Mamy już laboratorium. A, no faktycznie. No jest za dużo L. Czy mamy apteczki? Czy jakieś apteczki zostały? Czy są jakieś apteczki? Ty masz steampack. Ja nie mam steampacka. Ktoś ma steampack. Ja mam. Tak, mam steampack. Czy możesz, bo jestem połamany i mój ryj już nie wygląda tak pięknie jak kiedyś. Przepraszam cię, pani kapitan. Dlatego we could never be. Gdyby to była prawdziwa miłość, to we could be. Ale jestem fałszywa taka. Czy to się nagrało? Dziękuję. Tak, szło przez internet. O matko, ale to zwiększymy siłę, to ja to wypiję, jak będziemy szli na statek. Czyli rozumiem, że idziemy, cumujemy do jakiegoś mniejszego statyczku, żeby go zszabrować. Tak. Głównie paliwo, najpierw paliwo. Słuchajcie, bo na razie to palimy gumę, a jakby chyba nam silniki, chodzi o to... dryfowali. No właśnie, przechodzę na dryf. No. Na manewrówki możemy. To możemy zebrać się w pokoju, tam gdzie zazwyczaj jedliśmy śniadanie i improwizowaliśmy, żeby ustalić co kurwa dalej? No. Chodź Gryzelda, włącz autopilota. Wow. To było ludzkie. Jestem sfrustrowana. To nie ty prawie zginęłaś przed chwilą w kosmosie, tylko twój partner. Co? Jeżeli ktoś ma prawo wyjść jak zwierzę, to chyba tylko Mirex. Ja no zobacz, jak się cieszy. No bo żyję. It's a new day, it's a new life. A przewaliło drzwi Pivonia. Ja myślę, że on po prostu wchłonął tę wódkę przez skórę i dlatego jest taki wesoły. I po prostu... Dobra. Był w kombinezonie, więc... Ja byłem w kombinezonie, na, się zmarnowana. Czy jakiś statek wygląda wam obiecująco? Szczególnie tam było pod względem paliwa. Trudno ocenić obglucony statek, który dryfuje tak, ale po wybuchu. Ale jakiś większy, który wygląda na nie totalnie zniszczony, bo większy statek to większy bak. No trudno się kłócić z tą logiką. Ja sobie myślę, że jeżeli ktoś tutaj był i szabrował nasz statek, to szabrował też inne. Ale nie wyszabrował paliwa, a jak zlejemy wszystkie zlewki, tak, albo maksymalnie dużo zlewek. Chodzi mi o to, że pewnie szukał takich, które wyglądają najbardziej atrakcyjnie, więc ja bym wzięła ten, który wygląda mniej atrakcyjnie, bo tam pewnie nie poraźli, nie? Ale jest spory. Markus mówił, na którym statku przyleciał, nie? O. Ale on tu był bardzo długo, więc wątpię, żeby nie był wyszabrowany. Ale ciekawe w ogóle, że szabrowali te statki, nie użyli ich, żeby odlecieć jednak. Wydaje mi się, że nie szabrowali tego ludzie, bo było odłączone, więc gluty szabrowały. A nie kultyści? Gluty szabrowały. Nie mieli kombinezonu. No ktoś, kto na pewno nie chciał stąd odlecieć. To teraz już w sumie nie jest ważne, musimy zrobić paliwo i dolecieć. Nie jesteśmy w symulacji znowu? Właśnie też to trzeba ustalić, jak możemy wyjść z symulacji? Nie wiem, uszczepnij się, no. Uszczepam się. I co? Może to jest piękny sen. Bolało uszczypnięcie. Ała. Dalej może być symulacja. Ale w symulacji też nas wszystko bolało. Czy cokolwiek pamiętamy? No ja pamiętam swoje dzieciństwo i pamiętam, jak stwierdziłam, że się zaokrętuję na statku, ponieważ jako... To najszybciej chyba Emka powinna wiedzieć, co tu się wydarzyło. Artystka, mistyczka. Chciałam dorobić, żeby tworzyć swoją sztukę, a teraz pilotuję morderczy samolot. No może kojarzysz coś, co może my to przestawialiśmy coś w pośpiechu. Czy sprawdzaliście magazyn? No. Były krasnale? Czy były krasnale? Czy były, jak rzuciłem to 001, czy były krasnale? Kilka było. Było krasnale. Okej, czyli może być to dalej symulacja, bo w symulacji były krasnale. A nie, w symulacji były krasnale, krasnale były przed symulacją. W symulacji też. Ale normalnie były krasnale. Jak to było? Każda symulacja zaczynała się od krasnali? Czy za każdym razem miałaś urodziny? Tak. O, musiałeś dostać dużo fajnych prezentów. Nie bardzo. Zawsze to samo. Czy za każdym razem wkurzyłaś 0 na samym początku? Raz nic nie dostałam. Zaspaliśmy? Czy od razu poleciliśmy na misję? Stwierdziliście, że robot nie zasługuje na prezent. Nie, to nie mogliśmy być. Ale to brzmi tak, jakby symulacja zaczęła się już na naszym statku i od urodzin. To jest niepokojące. Tak, no więc musieli tu wejść i przeskanować ten temat, dlatego pewnie zrobili szaber, żeby zobaczyć, co tu jest. Czy są jakieś apteczki? Właśnie, bo nie pytałem, czy są jakieś apteczki na statku. Znaleźli coś, co może ci posłużyć do... Bo ja dostałem steampaka od niego, ale aha, no to okej. To opatruję sobie rany w trakcie, siedząc przy tym stole. Próbuję włożyć tego za was. No dobrze, to podlećmy do jakiegoś statku i spróbujmy... Na spokojnie. Ciekawe, czy jest ktoś, kto też sobie dryfuje na swoim statku, bo na przykład nie ma paliwa i się boi wyjść. Był jeszcze jeden ziomeczek na Yamato. Ale go nigdy nie spotkaliśmy, bo podobno był tym, takim edgelordem. To znaczy wylazł stamtąd? Nie, łaził, był samotnikiem, zbierał broń i przeżywał życie. Jak w Red Dead Redemption 48. Ale nie jak Markus. No ale nie miał skafandra, tak? Ja myślę, nie wiemy, nie spotkaliśmy go. Markus to nie był edgelord. Nie, Markus to nie był edgelord, Markus był wspaniałym człowiekiem i umarł przez nasze błędy. Nie, w to nie mieszaj. Umarł przez swój błąd, bo nie chciał łazić do skrzynki. To inaczej ktoś inny u nas by umarł. No, on nie miał wyboru, już trudno. Nie raz pamiętajmy tego. To prawda. Oskarżam Ewę o to. Nie masz wgranej do siebie Ewy, nie jesteś Ewą, prawda? Nie jest. Czy możemy wybrać statek? Mi się podoba tamten duży, stary. Ten z napisem dziadzio? Tak. Czy może to podlecimy do tego, który ma nazwę Staruch? Staruch? Czy jest tam Staruch? Tak, jest jeden statek, który nazywa się Staruch. Świetnie. I dziadzio. I dziadzio. No to bierzemy te statki geriatryczne. Dobra, to jest flota geriatryczna Złota Jesień. Podlatujemy do Starucha. Okej. To ja bym poprosił, że jedna osoba niech sobie rzuci za szabrowanie. To będzie wynik za pierwszy ze statków. Dobra, mnie nic nie weszło w tej grze, to ja rzucę. Świetnie. Czyli ja wracam do kokpitu i pilotuję w stronę dziadzia. Albo... Do czego? Na co? Szabrowanie. Tak, ale szabrowanie, ale nas jeszcze wtedy? Interek plus szabrowanie. 39, a szabrowanie ile mi daje? 10. 10, no to weszło. Okej. Okay. Odzyskaliście 10% paliwa z tego statku. Zawsze coś. Tego statku, czy naszej pojemności? Zwiększyliście pojemność waszej. Jakaś broń, amunicja? Nic specjalnego tam nie było. Jedzenie? Jakieś racje? Teraz do starucha. Teraz do dziadzia. Byliśmy teraz. A teraz był staruch, to teraz dziadzia. Starych to jest dziadzia. No dawaj. W staruchu było dużo piach, nie wiadomo dlaczego. Przeczesywał pustynię. Tak. A chcesz jeszcze masz szabrowanie? No to rzucę. Nie mam, tylko nie wiem, czy mogę z czystym godzinie. Normalnie. Ja siedzę z tobą w kokpicie, bo... No to rzucaj 0. Ja robię notatki z tego wszystkiego, co się wydarzyło. 50, no, na pół jest. Niekoniecznie w punktach piszę, bo to bullet journal prędzej. A, bullet journal. No nie. Bullet pass journal? Nie znalazłeś żadnego takiego kombinezonu, jakiegoś traka, coś? Tak, tam zbiornik jest pusty. Właściwie to wypełniam dziennik pokładowy, próbuję oszacować, jaką mamy teraz porę. No to jeszcze dwa statki. Lecimy tam. Bo ja na statek wuja idziemy teraz. Okropne są te nazwy. Wuja. Dziadzio, staruch, wuja, a czwarty to? Ciotka! Ciotka! Ciotka. A nie stryjek. Stryjek! No to jest ciotka i stryjek, to są dwa podróżne statki. Statek wujeczny jest ciotka. Tak. Podprawamy do wuja. Ciekawe, kiedy ty się zaokrętujesz? Tu rzuca. Jeszcze masz szabrowanie? Ja nie mam szabrowania, ja siedzę w kokpicie i uzupełniam dziennik pokładowy. Czy jesteś do naprawienia? 2. Złoto. Do 8, tam było 10, to 85% paliwa Pivonii. Tak? Ja już bym leciała. Coś jeszcze mamy dobrego? Jeszcze jest stryjek i wuja. Więcej jakichś prowiantów, trochę jakichś przydatnych rzeczy, części. Trochę amunicji. Czy któryś z tych statków miał ambulatorium? To już może nie rzucaj, bo jak wrzucisz dublet, to znajdziemy jeszcze obcego. Miranda. Tobie jest ładniej w blizny. Czyli już nie idziemy do czwartego. Został ostatni. Zdecyduj się! Nie, darujmy sobie ostatni. To jest solidna emocji! A jak tam będzie obcy, to może go rozwalmy. Nie. Okej. Może rozgrzejmy Mirexa, rozwalmy ten statek. Właśnie, czy zostały jakieś resztki po tym Yamato, czy same szczątki? Szczątki. A to, co było przy asteroidzie, czy to pchnęło asteroidę w jakąś stronę? Asteroida też mocno dostała siłą wybuchu, to było dosyć blisko. Kamienie latają. To jedę się umyć. Porządnie. No, to jest skupienie na tym, co najważniejsze. Czy mamy wodę? Ja mam najważniejsze wątki teraz. Okej. Czy mamy wodę? O, ale Mirek tego nie sprawdzał, więc jak sobie włączył prysznic, to dostał strasznie brązową wodę. Rzuć na mycie. Tam jest... Ja opieram się czoło, bo rozumiem, że mam deszczownicę. Jakimś cudem nową. Jak się zdezynfekuje tym alkoholem z plecaka. Jak woda ta spojrzała, to ja zrobiłem jak w tych wszystkich filmach, gdzie po prostu położyłem głowę na te kafelki albo ten blach, ta brudna woda po mnie spływa, leci smutna muzyka noir i ja mam takie... Aż kurwa jego mać. Rzuć na walkę, zobaczymy, czy wygrałeś ty, czy twarda woda. Właśnie, znałeś pierdol od kamienia? Czy to po prostu, wiesz, ścieknie i po pewnym czasie zacznie płynąć normalnie, jak się załączą te filtry? Jak zaczęło płynąć? Po 2 godzinach! Dobra, ruszajmy dalej, nie ma co tego ostatniego... To kusz statku. Zdrówko! Czy przeszukujesz ostatni statek? Nie, nie ma co kusić losu. Kuśmy los! Mamy 85%. Nie, nie kuśmy los. Kuśmy los! Nie. Rzucam za kuszenie losu, ja się myję, więc nie mogę już oprowadzić. A czy byś go rozjebał najchętniej? Ja bym go rozjebał. Nie ma co, idziemy. Nie, tam został ostatni statek. Tam może być... Kapitan mówi nie! To jest cheese, on was, wiecie, podpuszcza, tam nic nie ma. Może rozwalmy ten statek. Tam nie ma nic dobrego. Rozwalmy go. Do karcera cię wsadzę. Ale za co? Chcesz statek rozwalić? Tak, za superkarcy. Idziemy, idziemy stąd. Pełna dysocjacja, mnie już nic nie interesuje. Nic mnie nie cieszy w tym życiu. Wrzuciłem też ciuchy do kosmopralki. Idziemy stąd. Spoko. Kapitan wydała polecenie. Odlatujemy. Nie sprawdzamy ostatniego statku. A tam było złoto Niemców. Złoty pociąg i bursztynowa kopna. Tak, tam były pieniądze z reparacji. A to rzut by był beznadziejny i było dużo złych rzeczy. Okej. Co robicie? Nie kusić losu. Macie dużo więcej paliwa. Zwiększyliście jakby szansę na dotarcie gdzieś, gdzie może być jakaś cywilizacja, która może was wspomóc. Odpalam kosmiczny GPS. To ja już macie ustalone, nie? MK przeliczyła wszystkie możliwości. Obecnie nałożyła korektę dzięki nowemu paliwu. Problem jest taki, że tlenu wam starczy, wymienniki powietrza dadzą radę, natomiast z żywnością jest gorzej. No przecież mówiłeś, że znaleźliśmy żarcie. No prawie. Trochę. Używamy te puszeczki. Półtora miesiąca dacie radę. Czy nasze komory hibernacyjne działają? Musicie weryfikować. To jak po umyciu się, wypachnięciu się, wtarciu w siebie pomidorka, nie robię. Wtedy wakując, gdzie lecicie i jak? Widzicie Mireksa wyjącego. Ręcznik na bioderkach, na głowie, susząc się. Co? Powinieneś mieć ręcznik tak tutaj. A, tak. Ręcznik z panią naukowiec i w ogóle, bo to mój ręcznik go nie zabrał. No dobrze, to może turban na głowie. Część się zahibernuje, a część zostanie, kto tam chce, a potem się trzeba je sprawdzić, czy działają. To sprawdźmy. To ja się idę ubrać. Czy zostały jakiekolwiek ubrania w kajutach? W sensie wasze? Z szafy wypada trup. Nie, jest... nie. Okej. Okay. Też chcesz jakąś koszulkę. To się ubieram sobie. Trzymaj, to pamiątkę. Zwyczaju już się do świecenia. No dobrze, to kto idzie ze mną sprawdzić? Widzę, że rodzą się nowe shipy wtedy, kiedy inne shipy wybuchają. Dobrze, to Mireczku sprawdzisz te. Mireczku. What the fuck? Sprawdzisz te hibernacyjne? Przed ciebie, oczywiście. I idę sprawdzić hibernacyjnie. Rzuć sobie za inżynierię, intelekt. Czyli ty sprawdzasz? 98. Mirek zrzucił i z prezentacją powiedział, nie, no wszystko w ogóle działa jak jaka sztuka. Bo 98, przestań przerzucać kostkę. Jakoś chyba to jej. Ale wiecie co, ja muszę się wyspać, a potem możemy decydować. Zjedzmy coś, zastanówmy się co dalej, a potem nie wiem, do śpiulkolotu. Ja nie ufam Mireksowi, włączę na chwilę autopilota na ten tam docelowy port, gdzie mamy lecieć i sama idę sprawdzić, mając biologię, czy działają komory hibernacyjne. 6 plus 10. Aha, bo mam intelekt, mam 50, więc... Tak. Tak. Okej. Jakby pewność Mireksa wzbudziło duże podejrzenie. Pamiętasz jeszcze epizod z tym? To na pewno jest baranina. Tak. Mhm. Będziecie mi wypominać to, no po prostu będziecie. Słuchaj Mireks, tak? To nie działa. Co? Nie. Zweryfikujesz i tym razem mu się udało jakoś na farcie. Faktycznie komory są sprawne. Nikt ich nie zniszczył, nie zdemontował. Ile ich jest? Jest ich 6. Co jest w 6. komorze? Nic. Wszystkie są puste? Nie mamy 8. Mam wrażenie, że o czymś zapomnieliśmy. O nie. Ups. Och well, anyway! No dobra. Czy ta załogi się zgadza? No proszę cię, że tak! Tak, myślę, że podamy pod głosowanie, czy ktoś chce się hibernować, czy myślę, że jedna, dwie osoby mogą zostać też... To chyba będzie... Opracujmy plany wtedy, musimy się hibernować. No, tak. Jedyną istotą, która nie musi się hibernować, jest Emka. Już wcześniej... Właź do skanera. Do skanera? Mamy skaner, który możemy sprawdzić, czy nie ma w niej nic. Możemy podłączyć na USB, żeby wrzucić jej Nortona. Możecie też właśnie ładnie poprosić na przykład, a nie dawać polecenia MK, jak zawsze ludzie. Słuchaj MK, kochana i w ogóle ekstra typiaro. Musimy cię przeskanować, żeby mieć pewność. Jaką pewność? Że nie ma w tobie Ewy. To jest tylko jedna z wielu symulacji. Albo to może być jedna. Jeżeli ja się jeszcze raz obudzę w symulacji, osobiście zrobię harakiri, żeby sprawdzić co będzie w następnej. Ile mamy racji żywnościowej? No na półtora miesiąca. A jak pójdą 3 osoby spać? To odpowiednio więcej. A ile mamy do najbliższej bazy? Pytanie, gdzie lecicie? Gdzie lecicie? A gdzie jakie mamy opcje? Zasięg, no. Macie 3 opcje. Dawaj. Stolica Imperium. Okej. Brzmi super. Tam nas nie lubią. Nowy Radom. Polecam, znam świetną rzeźnię. O Boże. Lecimy tam. I stację górniczą, która się dziwnie nazywa Morze. No to... Nad morze? Może epizod? Potrzebujemy wakacji. Odcinek na plaży. Odcinek nad morzem. Stacji górniczej nie wypoczniemy. Dlaczego nie? Że mają tam wellness spa i na przykład masaże kamieniami. Aczkolwiek musimy zarobić, a mamy statek, który może kopać. Przypominam, że Imperium nas nie kocha. Ja bym leciała na Nowy Ale wynajmuję. Ja bym też w sumie leciał do domu. Nowy Radom. Bo to Helen. Jest jakieś wielkie śmietnisko? To jest nie, śmietnisko jest po sąsiedzku. No. Ale dużo się zmieniło, więc liczę na to, że może zapomnieli dawną razem. Stacji górniczej może nie chcecie? Mnie kusi stacja górnicza. Właśnie, jest najbliżej? Co jest najbliżej? Co jest najbliżej? To są w takim samym dystansie. A czy my znamy tą stację górniczą? Nie. Może tam jakaś robota będzie. Może coś... będzie tam pogodna. W Nowym Radomie będziemy musieli się tłuc. W Imperium będziemy musieli szukać... A za co nas gonią? Za bycie, nie wiem... Jesteśmy niezbyt... tak naprawdę kosmicznymi hienami. To no lećmy tak, na stację górniczą. Też? Nie, no w Nowym Radom, wiecie, Nowy Radom to dzicz. Ale da się tam przyjść, ludzie tam żyją, ja się wychowałem, jestem całkiem dobrym. Ja mam tylko 5 magazynków. Co? Mam 5 magazynków. Ale tam w Nowym Radom byśmy kupili broń. Tylko właśnie, czy mamy hajs? Pytanie, czy mamy hajs jakikolwiek? Czy mamy jakiekolwiek zapasy kredytów albo coś? Nie szabrowaliście dużo tego, co było. To wydaliście ostatnio na paliwo. Jakoś szaleństwa nie ma. Okej, w Nowym Radomie może znajdziemy robotę, ale to będzie też męczarnia. No tak, no ale znamy przynajmniej Nowy Radom, to a prawda. Ja bym leciała już, mam już trochę dosyć nieznanych z dupy miejsc. Czyli jednak kopalnia morza. O, ale ironią będzie, jak polecimy do Nowego Radomia i oni dadzą nam zadanie na to morze i co wtedy? Może polecimy, może nie. Czyli rozumiem, że robimy głosowanie? Jest ta kopalnia morza? Przez RZ. Dziękuję. Decyzja nie należy do mnie. To kapitan decyduje. Ja chciałabym poznać wasze zdanie, gdzie chcesz lecieć. Wow. Nie kazałem ci rzucać. Ale ja rzucam sobie, że powyżej 50% nad morze, a poniżej Radom i widzę, że jest 88. Czyli pech. Czyli morze. Czyli chyba sobie pojechałbym nad morze. Mhm. Jest mi absolutnie wszystko jedno, byle nie do Imperium. No to prawda. I też jest absolutnie wszystko jedno, tam gdzie jest dużo broni. Musimy się uzbroić. To Nowy Radom. Hmm. Myślisz, że więcej niż kopalnia? Nad morzem. Co mają w kopalni? Że w Radomie jest więcej ludzi. Po prostu chcesz unikać... Ja się martwię Mireksa. Mireks tak ciśnie, że chce do domu, a ja nie sądzę, że oni go tam chcą. Dobra, jedziemy nad morze. Patrząc na Mireksa, jeżeli to jest syn, którego wychował Nowy Radom, jestem... czekaj, my to mamy... My jesteśmy cukrem tej ziemi. Cukrem tej ziemi. Psujemy kości i zdrowie. Ale mrówki nas lubią. To pani kapitan, gdzie lecicie? A MK czemu Nowy Radom? Czemu morze? Wydaje mi się, że mogą tam być ciekawe rzeczy do znalezienia. Lochy i smoki. Może też praca. To jest kopalnia, więc może weźmiemy Sykilow, spokojna, rutynowa praca w kopalni. Mamy statek górniczy, prawie że. Pivonia jest... lance do cięcia możemy ciąć. No nie wiem, czy to jest taki górniczy stricte. To jest pewnie, wiecie, całe małe górnicze miasteczko, jakieś, nie wiem, tak jak właśnie Nowy Radom, tylko że Nowy Radom jest bardziej już teraz mniej górniczy, bo tej asteroidy to nie zostało za dużo. Dobrze, to lećmy najpierw nad morze, a jeśli będziemy chcieli się rozdzielić i pożegnać w tym miejscu, to dalej polecimy na... Ale czemu chcesz się rozdzielić? Przecież złączyła nas więź. I dotykam cię. I potem możemy polecieć do Radomia, jeśli ktoś zmieni zdanie w trakcie. Dobrze, odbieramy kurs nad morzem. Stacja morze. Nic nie mówiłem, że tam jest morze i tam jest nad morzem. Nazywa się morze. Macie tylko stację. Okej, wyznaczyliście kurs, ustawione trajektorie, ruszyliście. Tak, żeby bez problemu dolecieć, jakby nie głodować, to maks 2 osoby mogą nie spać. Te co jedzą. Okazja, żeby nadrobić stracony czas. A żeby było na rusie, to jedna osoba. Jak nie będzie spała, to spokojnie. To co, zmiany możemy robić? W mojej kabinie hibernetycznej zmieszczą się 2 osoby. Ja myślę, że możemy się po prostu zmieniać co tydzień i ja mogę wziąć pierwszą... Tak, żeby też MK się nie nudziła. Tak, zbiorę pierwszą wartę z MK. Ostatnio MK dostawała pierdolca, a potem ja jeszcze przeżywała z nami. Ona siedziała ponad 20 lat. Kolejne symulacje. Mi się nie chce spać. No dobra, to zostajemy z zero i... Ziom, wingman, Dankę. Masz tydzień. Nie no, po miesiącu cię obudzę. Idę spać. Gryzelda się po prostu zapakowała i... Obudzę cię, spoko. Nie, Gryzelda się dysocjuje, tak? To jest moja nowy karakter. Żebym nie nasrał ci na kabinę, tak jakby. Damy radę. I jak chcesz spać? Ja. Ci co nie śpią, rzućcie sobie test psychologii, psychiki. No to się ciekawe. 2 masz drugą dziesiątkę. No to mogę tam chyba. 50. 7 i 43. Oh my god. Czy to nie śpię? Kto nie śpi? 8. A, czy tu nie śpią, okej. Szkoda, bo byś, no masz twardą psychikę jak śpisz. Razem? Słuchaj, bo mam 33 psychiki, a wyrzuciłam 31. 8? 7 i 9. No ja myślałam, że mam jakieś koszmary na przykład albo co. Twój instynkt wytrenowany w bojach mówi ci, że generalnie chyba wszystko jest okej, ale coś tam pod czaszką kołaczy ci się, że jednak... Nie. Kurde, jednak może nie, jednak coś mi nie pasuje, a może to jest jednak ta symulacja, może jednak nie do końca, a... Co? Ale nie jesteś w stanie się przyczepić do niczego innego. Sprzątacie statek, konserwujecie go, zajmujecie się wszystkimi rzeczami, które dla zabicia czasu i trochę uporządkowania tego, co jest. Zmieniam tydzień, zmieniają się warty, kolejny tydzień, zmieniają się kolejne warty. Czy my coś możemy zauważyć w trakcie? Nie. Czy mamy skaner medyczny? Macie, przeskanowaliście się. Jesteśmy zdrowi wszyscy? Nie licząc androidów, wszyscy są zdrowi i są ludźmi. Androidy są androidami. Nie mają nic do czepionego. Czyli co? Czyli co? Czuję, że coś jest nie tak. Czuję, że coś jest nie tak, ale nie wiem co jest. Nie wiem, no ignorujmy to. Generalnie z czasem jakby trochę ci to przechodzi, bo nie wiem do czego się mówi. Nie musisz ignorować wszystkich błędów w życiu. Ignoruję to. No dobra. Denial. Denial. Emka nie śpi cały czas, więc ona jest na pokładzie. Druga jakaś warta, macie jakiś skrypt? To się jak zamienia? W jakiej kolejności? No najpierw chyba... No rzućcie sobie kostkami ci, co są organiczni. Na co rzucam? Po prostu. 45. 79. 96. Już rzucam. 21. Czyli wy macie dwa najniższe, tak? Mhm. To wy nie śpicie. Wspólnie z Emką. Robimy cardio, nie? No. Bicę. Jo, ja jak się budzę, będę taki kurwa, mam pokonany! I próbuję w trakcie, jak nie śpię, wyhodować pomidora z puszki. Pomidora z puszki. Okay. Mam biologię i genetykę, więc teoretycznie z odpowiednią cierpliwością i czasem jestem w stanie odżywić. No, ale jak musiałeś się położyć spać, to ci nie podlewali. Podlewali! Nie, no ja podlewałem. Jak masz hydroponikę, to możesz przecież sobie zrobić jakieś... Nauczył mnie. Dobra. Możecie mi pomóc, jak macie hydroponikę, bo ja nie mam hydroponiki. Pomidor nie jest w tej chwili najważniejszy. Jak to nie? Jak to nie? Musimy mieć coś... Jeżeli to jest symulacja, to chociaż coś jest pomidorze w niej znowu. Więc pomidor przeżył. Zaczyna wam się świecić kontrola komunikacyjna. No. Ktoś chce z wami gadać, nawiązać połączenie. Możemy to odrzucić. Jesteśmy sami w przestrzeni kosmicznej. Co złego może się stać? Czy widać są państwo zainteresowani fotowoltaiką? Dzwonimy za ankietą. To może sprawdź, Rzemka, co? To. Sprawdź, co wywołują. Nie musimy odpowiadać, ale sprawdźmy, co wywołują. Okej, to jest połączenie jakieś głosowe. Czy mamy coś na radarze? Powiedział głos z hiperkomory. A kto nie śpi? Ja zaraz śpię? No. Tak. Jezu, odbierz ten telefon, Jesus. Mam lingwistykę, odbieram. Dobra, odbierasz, kanał głosowy się łączy, słyszycie w głośniku. Elo, elo, siema, co tam? Tu niezależny statek wycieczkowy Konrad Wallenrod. Zgłoście się, kim jesteście? Tutaj ISSP Pivonia, niezależna wycieczka. Czy ktoś z was w umiejkach ma język młodzieżowy, bo powiedzieli elo? Nie, sorry. Takie tu ISS Pivonia, statek komercyjny, niezależny. O co pytałeś? Powiedz Elowina. Kim jesteście? Najemnik. Powiedz Elowina. Co? Elowina. Elowina? Essa. Macie Essę? Nie mamy Essy. Ja nawet nie wiem, co znaczy Essa. Tak Jesieniara. No generalnie wiesz, spice ten, pumpkin latte i do przodu, nie? A, czy jesteście z tym stawkiem balistów? A to spoko, będziemy potrzebować takich. Chcecie znakować? Sure! Powiedz, bo on powiedział żart. Wy jesteście statkiem turystycznym, a może u was macie spa? Mamy. Dobra, to w sumie moglibyśmy się zatrzymać. A macie siano? Czekaj, liczę ile mamy kredytów. W głowie na pewno nie może. Co? Ile mamy siano tak mniej więcej? No nie wiesz, czy na spa wystarczyło, ale coś tam macie. Ale na nocek na mięciutki... Czekaj, no. A jak oni chcą nas paliwa wywalić? Ziom, on nie brzmi jak pirat. No ja też ci mogę zaraz, elo ziomeczek, jestem tutaj, okay, oczywiście mam włączony interkom, jak z nim rozmawiam i wywołujemy... Okej, dobra, możemy przestać ufać każdemu statkowi, ale jak to jest statek turystyczny, to... Dobra, spytaj się, jaki jest cel podróży? No nie wiem. A gdzie lecicie? My jesteśmy takim statkiem wycieczkowym, lecimy w tej chwili na Alpha Centauri 7, potem na Beta Praxi 8 i zawracamy do portu macierzystego. Coś ci to mówi? Który jest? W stolicy Imperium. A, okej, dobra. Wiecie, czy może kojarzycie taką stację kopalnianą Morze? No. Ona jest sprawna? No. Daleko stąd? No tak, drugie tyle od nas. Mógłbyś podać w liczbach? 8 lat świetnych. 8 lat świetnych. Myślisz, że tam znaleźlibyśmy jakąś robotę? A co umiecie robić? Kurwa wszystko. Poza tymi rzeczami, których nie umiemy. Słyszycie, że on zaczyna do kogoś krzyczeć. Kapitanie, są jakieś ziomeczki, co potrafią robić wszystko. Może byśmy im kopsnęli trochę siana i by odrowali tą czarną robotę. Potem słyszycie, wyłącz literką, debilu. A, sorry. Czarna robota. Ej, to brzmi jak praca dla nas! Może po prostu jednak kierujmy się tam, gdzie kapitan kazała. Ale słuchajmy, może to będzie faktycznie całkiem miła oferta. Może pójdę wybudzić panią kapitan? Dysocjacja. No, weź wybudź. Idę wybudzać panią kapitan. To jaka jest ta oferta? Interkom się odpala po chwili. No, to były pewne zakłócenia, pewnie z telewizora coś szło, nie? Potrzebowalibyśmy tam ludzi, to trochę, wiecie, poczyścić maszynownię, trochę poprzerzucać skrzynek, bo tu raczej... wysoce niewykwalifikowany personel jest do zapewnienia rozrywki, a nie do targania szpelu, nie? Czyli taka po prostu dorywcza robota... Jo! Na magazynie. Budzić panią kapitan, czy nie końcu? No budź się, no nie wiem, może chcemy pozamiatać sobie na ładnym statku, zamiast zginąć. Co się może stać? Max, napadną nas piraci. No ja nie wiem, czy mam ochotę. Dobra, tam budzę się. Budzimy, budzicie. No. Czy Gryzelda też jest zabudzona? Obudźmy. Ma psychologię, nie, więc ponieważ najwyraźniej nikogo nie obchodzą. Nie, budzę wszystkie dziewczyny. To proszę, żeby Gryzelda, też wybudzono. To byliśmy cię. Ja się budzę wszystkie, panie. Niestety cię zbudzili. Dobrze, co się dzieje? Tłumaczę ci, że statek wycieczkowy. Ale tylko jej, nie mi. Bo się budzisz. Dobrze. Nie! Oh my god! Gryzelda! Jest co? Weź się ogarnij! Dobra, ekipo, jesteśmy. Poproszę raport, jaki mamy poziom paliwa. Jaki mamy poziom paliwa? To 50% żeście zużyli. Czyli zostało nam 40. Dobre plany, nie? Generalnie kopalnia jest 8 lat świetnych. I dokładnie nam starczy paliwa na nie. Jedzenia. Ale tam czekają nas przygody. Statek chce po prostu, żeby ktoś im pozamiatał i poczyścił maszynownię. To nieprawda. Nie będę pucybutem. Zapłacą nam. To nieprawda, tam jest jakaś czarna robota, no powiedzieli przecież, Jezus Maria. Powiedzieliście, rozumiem, że powiedzieliście mi to, co słyszeliście przez interkom. Ja ci mówię. Ona powiedziała, bo jest kablem. Więc ja bym nie ufała randomowemu statkowi, jeśli nie musimy na nim polegać. Nie jest randomowy, jest turystycznym statkiem Lufthansa. Jest randomowy. Tam nie masz poczucia, nie masz poczucia takiej sprawiedliwości, że powinnaś tam wejść i... Jeżeli robią coś podejrzanego, to im... Nie chcę obcych ludzi widzieć. Dobra, to ja odwracam się do interkomu i mam takie... Nie... Gryzeldo, bądź głosem rozsądku. Sprzątamy, czy idziemy dalej. Czy jest? Możecie go skanować. On to skanuje. Skanujesz go? Szczerze to mi powiedzieć, ja jestem dość ufną istotą, a poza tym udowodniliśmy wiele razy, że poradziliśmy sobie. Jak chcesz tam się gdzieś włamać, to tak. O tak, włamałabym się im, żeby zobaczyć co i... Pewnie to jest nielegalne kasyno, ale no... Mnie niepokoi brak... Postępujący brak pieniędzy paliwa, jak dojedziemy do morza... Oni proponują hajs. Nie, bo o co chodzi? Jak dojedziemy do morza, dolecimy do morza... Tak. To nie będziemy już mieli paliwa, więc jak tam będzie coś złego, to nawet nie będziemy mieli jak uciec. Możemy spylić statek i kupić bilet gdzieś indziej. Generalnie tyle udało ci się wyczytać, bo jakby tego nie blokowali w żaden sposób, to faktycznie jest to jakiś statek wycieczkowy, bo ma pomieszczenia w stylu kino, basen, spa, kasyno, większość jest układów mieszkalnych. No i możemy się ugadać, że po prostu zrobimy brudną robotę i będziemy musieli odpocząć w spa. Nie chcemy robić brudnej roboty. Chcę się dowiedzieć, co planują i im przeszkodzić. Czy jest? A czy to twoja sprawa? To jest sprawa nas wszystkich cywilizowanych ludzi i roboty. Od kiedy to jesteśmy sprawiedliwi? Przed chwilą zabiliśmy Markusa przez przypadek. Nie wpierdzielałabym się w nieznane mi wątki. No ale czy ta gra polega na tym, żeby podejmować rozsądne, cywilizowane wybory? Emka, jaka gra? To jest życie! Już Emka nie wyszła z symulacji. Jestem w przygodzie! Ostatnio. Ja się dysocjuję, więc... Co? Słyszycie, to co? Dokujecie czy nie? Tak. Hej, poszło, sorry. Wiesz co? Zadokujemy. Podesłali wam kod do śluzy, nie możecie zadokować. Chciałem przejść gotową bronią. Tak. Może zupę sobie jakoś, wiecie, tak ogarnimy. Może jeśli ktoś chce wysiąść, to niech tutaj zostanie i wysiądzie, a reszta leci dalej. Możesz zastrzelić panią kapitan? Nie, nie mogę, jest pani kapitan. Bo jakby ona chce porzucić statek, co drugie zdanie. Porozmawiajmy z nimi najpierw. Może to jest faktycznie turystyczny statek. Mnie martwi brak paliwa i pieniędzy. Pewnie tam są 10-nogie potwory tak naprawdę w tym spadku. Czy ja mogę rzucić? Czy jest psycholog na statku? Czy możesz... Ja się dysocjuję. Czy jest psycholog dla psychologów na tym drugim statku? Dobra, nie. Czy ja mogę rzucić na psychologię i porozmawiać z Pam Pam, tak, żeby spróbować ją przekonać? Ona będzie musiała rzuty obronne chyba rzucić wtedy. Obronne? Bo to jest intelekt plus psychologia, nie? Tak. 19. Rzuć sobie rzut obronny za psychikę. Ha, czy to jest program dużo? Czy ta psychika się obroni przed Gryzeldą? Nie wiemy tego. 98. Pam, posłuchaj mnie. Temat zapięty. Te decyzje, które chcemy podjąć, są tak naprawdę racjonalne. Martwi mnie brak paliwa i brak pieniędzy i tak naprawdę te 10... Mamy połowę paliwa. Dobrze, ale jak dolecimy do morza, czy gdziekolwiek indziej, do Nowego Radomia, czy do... Imperium, whatever, tak naprawdę będziemy bez możliwości ucieczki, dokładnie tak samo jak byliśmy, kiedy przyleciliśmy na Yamato. Jo, nie powtarzajmy tych samych błędów. Ja wiem, że jesteś straumatyzowana, ale musimy odpocząć. Zrobimy tak, my zrobimy w piwnicy, czy tam w Zęzie brudną robotę, a ty pójdziesz do spa i odpoczniesz. To nie o to chodzi, kto spa, kto nie do spa, no ale dobrze, porozmawiajmy z nimi. Dokujemy. Wynegocjujemy kontrakt, tak? Szykuję broń. 2-3 dni zależy. Tak, dobrze. Zajęło wam dotarcie. 3 dni zajęło nam dotarcie do statku? No, był daleko, nie? Komunikacja jest... Ja wiem, ja rozumiem. A my do tego czasu się też przygotowaliśmy, jakby wyglądamy jak ludzie. Wszystkie problemy. Czy właśnie, czy ja miałem lancę na statku? Moja lanca na statku? Nie, nie było. Czy mamy jakieś inne ubrania, czy tylko to... Ubrania wam jakby w większości nie ukradli, brali przydatne rzeczy, więc nie jesteście w stanie się ubrać. Jak potrzebujecie. Po dotarciu bliżej do statku praktycznie widzicie, że to jest na pewno nie żadna jednostka bojowa, chyba że ktoś magicznie ją zamaskował. Jest w ogóle pomalowany na biało, więc w ogóle przypał widać go wszędzie. Stenala. No to czy jakiś znana marka jakiegoś pożytnika. Zadokowaliście. Stary line. No. Otworzyła się śluza. Otworzyła się druga śluza. Weszliście, jak pozytywnie, negatywnie, z giwerami otwartymi do strzałów, kombinezonów bojowych. Nie, tak normalnie, no. Z ochroniarzem, no tak bywa. Po drugiej weszliście jak zwykle. Ja mam garsonkę. Jak zwykle. Naukowcy z przodu, wojownicy z tyłu. Tak. Kto ma dyplomacji? Otworzyła się śluza do tego statku. Otworzył wam ją bardzo dziwny jegomość, ubrany w 3-częściowy garnitur, taki brązowy, z kamizelką. Nikt jest bardziej dziwny. Zamiast krawata ma taki żabot wblizowany. Żabot! Czy mogę strzelać w niego? Zostaw to żabot! Ja pierdolę! Czy ty żyłeś na ziemi? Ty też... Ma krótką, dobrze przystrzyżoną brodę, krótko ścięte włosy. I przedstawia się z taką wyniosłością. No, dzień dobry. Wilhelm III Markiewicz. Witam na naszym statku. Również witam. I tu sobie zakończymy. Oh my God. A co się będzie działo na tym statku? Czy będą 7-rękie potwory? Czy faktycznie jest spa i załoga ma paranoję? Co tu się teraz dzieje? Na pewno jest kapitalizm. To jest najgorsza bestia z nich wszystkich. Jeżeli ten statek będzie cofał w czasie, zabije. Zabiję cię! Jak nas co? Nie! Jakbyście kiedyś szukali pomysłów na przygody, to powiedzcie, że widzicie statek, a gracze wam dostarczą resztę. You motherfucker! Tam był spokój, aż się uplułem. Tam był spokój, było spa, były fontanny, były dinozaury. Mamy 7-rękie potwory, cofanie się w czasie, będzie ciekawie. Dzięki, że jesteście z nami, kliknijcie nam lajka, suba. Wrócimy jeszcze do załogi Pivonii w następnym. No tak fajnie było. Cześć. Dysocjacja. Cześć. Dzięki.